Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Śladami Czterech Łap. Dzisiaj przychodzimy do Was z kolejnym vlogiem. Tutaj widzicie Luneczkę ucieszoną po całym dniu niewidzenia mnie, kiedy wróciłam do domu. Tutaj są moje notatki na sprawdzian z użytkowania pastwiska. Już tutaj sobie zaczęłam je robić. Zaczynają się już ciepłe dni, więc pomyślałam, że to najwyższy czas, żeby zrobić lody dla psiaków. Ja je robię właśnie w formie takich mrożonek. Tutaj mam akurat taką foremkę z kaktusami. Kupiłam ją w zeszłym roku i świetnie nam się sprawdza, bo łatwo można tutaj je wypchnąć. No i ja do tego używam mokrej karmy. W sumie rzadziej, a najczęściej takich pasztecików, naprawdę z różnych firm, one mają i lepsze i gorsze składy, w sumie zależy tak naprawdę, warto je zawsze czytać. Ten pasztecik akurat nam się trafił w kalendarzu adwentowym na święta, więc no prawie pół roku poleżał, ale on ma naprawdę długą datę i ja sobie właśnie tak zostawiam na lato, bo się wtedy przydają do tych mrożonek. Także cieszę się, że to zostawiłam. No, także tutaj jest akurat smak, nie wiem, może wątróbki, bo to jest po niemiecku, a ja z niemieckiej styczności w ogóle nie mam. I wzięłam też puszkę z Animonde oczywiście. Tutaj mam akurat wołowinę z kurczakiem i zrobimy tak chyba pół na pół. Mokrą karmę przyłożyłam do takiego małego pojemnika i dolałam trochę wody, żeby to było takie bardziej wodnite. Po dobrym wymieszaniu wyszło mi takie smoothie i teraz je muszę ponakładać. Tak to wygląda, już to można włożyć do zamrażarki. Tutaj mi trochę tego zostało, więc zaraz to dam tutaj psiakom. A to właśnie sobie zostawimy i już na dzień jutrzejszy będą gotowe. No a teraz zrobiłam dla dziewczyn taki podwieczorek. Tutaj jest reszta właśnie tej karmy i trochę tej pasty. No i ta pasta tutaj jeszcze w połowie została niewykorzystana i będę po prostu miała na następne mrożonki. Lunka się strasznie niecierpliwi. Od 5 minut tutaj już siedzi. Się nie może doczekać, aż dostanie, bo czuję tutaj te zapachy. Także już idziemy na dworek i psiaki dostają ten mini podwieczorek. Siadł. Proszę. Siadł. Dobra.
Chodź. Robię porządki w szafce z jedzeniem Franka i kruszynki. Tutaj wyrzuciłam wszystkie rzeczy z szafki. Tutaj ładnie wymyłam spód, wysypałam wszystkie okruszki. Więc tutaj sobie będę układać i w międzyczasie też Wam pokazywać, co aktualnie mamy. Najpierw nagram Wam może takie małe demko, bo tutaj mi się troszkę opakowań nazbierało. Tutaj były kolby z Vitapol Excellent, takie dwie sztuki bezzbożowe. W sumie dawno je Franio zjadł, ale bardzo mu smakowały, także fajnie. Mam opakowanie po granulacie, oczywiście z Versellagi, to jest nasz stały granulat, Franiowi bardzo, bardzo smakuje. I mam tutaj sporo jakichś takich starych listków od ziółek Stevo, tutaj babka lancetowata. Kolejna babka lancetowata, jeżówka, liść lipy, lucerna, skrzyp polny, ziele topinamburu i liść kukurydzy. Także to są jakieś takie starsze, które Franio już dawno zjadł. Tutaj mam jeszcze coś takiego, z czego w sumie nie korzystam. Są tutaj różne jakieś klipsy, spinacz. I takie gumeczki, tutaj nawet jakaś naklejka z Beaufort Nature jeszcze karmy, a ją chyba z rok temu albo ponad Franiowi kupowałam, także ja tego nie używam, ale sobie jakoś tak leży na boku. Tutaj jeszcze w takim opakowaniu po herbatce są takie ziółka, taka sieczka z ziółek właściwie, i z tego robię co jakiś czas ciasteczka bananowe. Tutaj jest właśnie ten nasz granulat. No jak widać, to zostało go dość mało, ale ja Franiowi dzielnie daję tylko kilka kawałków, bo podstawą są oczywiście ziółka, no zaraz posianie. Dalej mamy tutaj groszek gnieciony z Allegii. Też dość mało go zostało, ale nie podajemy go często. No i tutaj mam jeszcze korzeń topinamburu, który sama w sumie wykopywałam i suszyłam. Bardzo Franio lubi. Tutaj mamy jeszcze korzeń cykorii Stevo. Takie mniejsze kawałki, podobne do topinamburu. Korzeń mniszka z zwierzęcego paśnika ziołowego. I tutaj jeszcze są dorzucone właśnie te ciasteczka, o których mówiłam. Co jakiś czas na kanale jest, jak je robię. Tak one wyglądają. Tutaj jest akurat półtora. No i to jest to ziele, korzeń mniszka. I wrzuciłam też tutaj jakieś gałązki jabłoni, takie pojedyncze, mniejsze. Mamy jeszcze kolorowy warzywniak z Lily Farm. Jego jest akurat najwięcej, jeśli chodzi o takie kupne właśnie warzywka. Też Franio bardzo lubi. To sobie przesuwamy do tyłu. Tutaj mamy takie ziółka poprzekładane do pudełek. Jest lucerna. Tak 3/5 mniej więcej pudełka jeszcze. Dalej mamy ziele habra błowatka niebieskiego, jest taka niecała połowa. Tutaj kwiat lipy z liściem, praktycznie całe pudełko. I jedno pudełko mam wolne, także otworzymy
kolejne ziółka. Mam tutaj trzy paczki jeszcze. Jest to zielona giertka, liść jeżówki purpurowej i ziele topinamburu, który właśnie sobie otworzymy. Dokładamy to ziele topinamburu i jeszcze te dwie zapasowe paczki ziółek kładziemy sobie tam na tyły. No i tak to się prezentuje. I oprócz tego mam oczywiście jeszcze karmę kruszynki. Jest to mikserama dla chomiczków dżungarskich. Tutaj taka 1/3 pudełka. Kruszynka bardzo lubi. I już ostatnie jedzonko to jest prosło senegalskie. Też kruszynka bardzo lubi. Ona tu w sumie zjadłaby wszystko, także z tym nie ma problemu. Także to jest nasza cała spiżarka. Przyszłam sobie poćwiczyć na taką zewnętrzną siłownię. No i oczywiście wzięłam ze sobą psiaki. Tutaj akurat widzicie Lunkę. Sobie hasała po terenie i oczywiście pięknie dziewczyny przychodziły na zawołanie. Ja już się będę z Wami żegnała. Dziękuję Wam za obejrzenie filmiku. Jeśli Wam się spodobał, to będę oczywiście bardzo wdzięczna za łapki w górę, komentarze, subskrypcje. Ja się postaram dla Was naprawdę częściej nagrywać te filmiki i wstawiać je w tą sobotę właśnie o 16:00. No, przez ostatnie 2 tygodnie niestety nie wstawiałam, ale wyszło to przez brak czasu. No, ale tak jak mówiłam, postaram się wstawiać częściej. Także do zobaczenia.